dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle. Kończą się wakacje, ale można powiedzieć, że Parlament Europejski tych wakacji zbyt długich nie miał. Wszystko głównie ze sprawą niedawnych wydarzeń, które miały miejsce na Białorusi. Komisja Europejska postanowiła o przekazaniu wsparcia w wysokości 53 milionów euro dla tego kraju. Proszę powiedzieć, czy to nie stoi w poniekąd sprzeczności z sankcjami gospodarczymi, które no, od lat są nakładane na ten kraj? To zależy oczywiście, na co te pieniądze mają być przeznaczone, bo w tej chwili jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji w Europie, że obserwujemy, co się dzieje na Białorusi, czyli na jakby wschodniej flance Unii Europejskiej. I oczywiście każda destabilizacja w tym terenie to jest bardzo poważny problem polityczny dla całej Unii, dla krajów sąsiadujących, w tym również Polski, ale pamiętajmy, że tam są kraje również postsowieckie, które naprawdę są w trudnej sytuacji, jeżeli byłoby zakłócenie jakiejś równowagi. No i mamy do czynienia z strefą wpływów Rosji. W związku z czym z jednej strony przecież jesteśmy w trakcie działań wojennych między Rosją a Ukrainą, to wszystko się nie zakończyło. Są w dalszym ciągu sankcje wobec Rosji. Jeżeli chodzi w tej chwili o sytuację na Białorusi, ona się dokłada do całej sytuacji na wschodzie Unii Europejskiej, dlatego potrzebne są reakcje. Nieprzypadkowo szefowie rządów Unii Europejskiej wyrazili się jednoznacznie, że jakby nie uznają wyników tych wyborów jako wyników rzeczywiście demokratycznych i postanawiają przystąpić do opracowania sankcji, ale tym razem to muszą być sankcje skierowane do konkretnych osób, które odpowiadają przede wszystkim za taki, a nie inny sposób traktowania mieszkańców, za prześladowania, za sposób traktowania uwięzionych i tak dalej. Natomiast z tego, co ja rozumiem, to Komisja Europejska nie tyle przekazuje w ogóle Białorusi pieniądze, tylko przekazuje pieniądze właśnie związane z tymi działaniami, żeby wspierać organizacje pozarządowe, wspierać tego typu działania. To nie oznacza, że Komisja chce się angażować politycznie, ale uważa, że potrzebna jest po prostu pomoc. To na czym będzie polegał ten mechanizm właśnie dystrybuowania tych środków? Jak one będą technicznie przekazywane właśnie do tych odpowiednich środowisk? To w tej chwili jest trudno odpowiedzieć. No ja nie znam szczegółów, jak to wszystko będzie realizowane, bo to oczywiście wymaga ogromnej ostrożności. Generalnie w Unii Europejskiej, zresztą jesteśmy w tej chwili świeżo po posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. W czasie tej komisji z jednej strony występowali wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej, zajmujący się tak zwanymi służbami zewnętrznymi, pani sekretarz generalny tej właśnie służby zewnętrznej, jak również brała udział oczywiście zdalnie kandydatka na prezydenta Białorusi. I to spotkanie było jakby jednoznaczne, że potępienie sposobu reagowania przez rząd białoruski, wezwanie do sankcji, ale również wezwanie do tego, żeby wspierać te organizacje, wspierać różnego typu działania o charakterze społecznym, takim demokratycznym. Proszę zwrócić uwagę, tam nie ma jakiejś jednej organizacji, która organizowałaby protesty. To jest prosty protest w ogóle mieszkańców. To jest, co prawda, jest powołana Rada Koordynacyjna, natomiast wydaje mi się, że wszystkie władze Unii Europejskiej będą bardzo uważać, żeby w ten cały proces się nie angażować bezpośrednio. Chodzi o to, że ten protest jest absolutnie autentycznie białoruski. Znaczy to jest protest ich, oni go organizują, oni za niego odpowiadają. W związku z czym nie może być wrażenia, że ten protest jest jakoś z zewnątrz kierowany, sterowany i tak dalej, bo taka jest prawda. To znaczy, prawda jest taka, że nie jest kierowany, że to jest absolutnie autentyczny zryw. W związku z czym pytanie, jak można pomóc środowiskom, jak pomóc konkretnym ludziom, nie wchodząc w bezpośredni wzór polityczny, proszę wybaczyć, szczegółów nie znam. Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim wystąpienie miała Swietlana Cichanouska, liderka opozycji białoruskiej. No i ona mówiła w
w imieniu w zasadzie władz Białorusi, że Białoruś chce przestrzegać norm prawa europejskiego, ale jednocześnie zaznaczała, że Białoruś nie chce być ani pro, ani antyeuropejska. Jak to wystąpienie było komentowane? Mało tego, w jej wypowiedziach również przedstawicieli Rady Koordynacyjnej często dzisiaj mówi o tym, że ich działanie rolnicze nie jest ani antyrosyjska, ani prorosyjska. Podobnie jak nie jest antyeuropejska, proeuropejska, ona ma być białoruska. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że w czasie tych demonstracji nie widać, w odróżnieniu od Majdanu, nie widać flag europejskich. A nikt się tego też specjalnie nie spodziewa. Bo to nie jest protest czy też wezwanie do bliższych związków z Unią Europejską. Nie, to jest autentyczny protest mieszkańców, nawołanie do tego, żeby zaprowadzić porządek demokratyczny, żeby to było państwo demokratyczne, żeby rzeczywiście ludzie o tym mówili. Stąd też wypowiedzi kandydatki, zresztą wiele uważa, że ona te wybory po prostu wygrała. Jestem przekonany, że tak było. Tylko nie ma formalnego potwierdzenia. Natomiast jej wypowiedzi są bardzo ostrożne w związku z czym. One nie mówią, że to są działania jakoś strasznie pro-Unia czy przeciwko Unii. Nie, to są działania związane z demokratyzacją życia na Białorusi, a potem co demokratyczna Białoruś będzie chciała robić, jak będzie się zachować w stosunku do bardzo silnego sąsiada, jakim jest Rosja i jakim jest Unia Europejska, to już jest inna kwestia. Także myślę, że wszyscy zachowują się tu bardzo w sposób przemyślany, ostrożny. W związku z tym są też takie wypowiedzi, również tak chciałbym podkreślić, ona unika również wypowiedzi antyrosyjskich, żeby też nie pokazać, że ten ruch tak naprawdę jest antyrosyjski. Nie, on jest absolutnie prodemokratyczny. Chciałem się jeszcze cofnąć do wydarzeń z lipca tego roku, kiedy w Polsce, w całej Unii Europejskiej się mocno komentowało to powiązanie ośmioletniego budżetu z praworządnością. W polskim dyskursie przeważały dwie takie opinie, że to faktycznie jest powiązane z praworządnością i absolutnie nie jest powiązane. Z czego wynika ta dysproporcja? No i gdzie tak de facto leży prawda? Znaczy, to nie jest kwestia dysproporcji, to jest kwestia mówienia prawdy. Dyskusja na temat powiązania funduszy europejskich przekazywanych do danego kraju Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności nie jest nowa. Ona się toczy już od dłuższego czasu, a formalnie propozycja legislacyjna w tym zakresie pojawiła się jakieś półtora roku temu. Nawiasem jest została stworzona i zaproponowana przez panią komisarz z Czech. Ta propozycja jest normalnie procedowana od dłuższego czasu, to znaczy pojawiła się ze strony komisji, potem Parlament Europejski się do niej odniósł, poparł tę propozycję, przegłosował ją jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolej na rządy, na Radę. Istotą tego pomysłu jest to, że jeżeli w jakimś kraju nie przestrzega się praworządności, to zagraża wydawaniu pieniędzy europejskich. Dlaczego? Może się okazać, że będą jakieś spory dotyczące na przykład inwestorów, w inwestycjach z użyciem pieniędzy europejskich, albo na przykład pojawiają się problemy związane z korupcją. Musi być w danym państwie mogą być przestrzegane zasady praworządności, to jest kwestia niezależności sędziów, to jest kwestia obiektywnego rozpatrywania spraw. Jeżeli w jakimś państwie istnieją poważne przesłanki do tego, że może to być zakłócone, to w niebezpieczeństwie są pieniądze europejskie, a w związku z tym interes wszystkich państw. Taka jest istota tej debaty. I teraz ona znalazła swoje miejsce w czasie dyskusji budżetowej wśród premierów. Przypomnę, my czekamy na zdanie rządu. Premierzy się zebrali i premierzy dyskutowali o budżecie. I w czasie swojej dyskusji o budżecie i o nowym funduszu, który ma się pojawić, premierzy zgodzili się na to, że ten mechanizm powiązania praworządności z funduszami będzie. I to jest napisane bardzo prosto i bardzo zdecydowanie. Premierzy się na to zgodzili, w tym również premier Polski. Premier Polski nie pod tym podpisał. To są dwa artykuły tych konkluzji od spotkania premierów, a również kanclerza i prezydenta Francji, które mówią jednoznacznie, jeżeli nastąpi zakłócenie rzeczywiście przestrzegania prawa, to będzie wprowadzony mechanizm powiązania z funduszami. Będzie. Mało tego, jest powiedziane, jak będzie powiązany, jakie będzie głosowanie. Jednego nie powiedziano, nie powiedziano tego dokładnie kiedy,
nie powiedziano, jakiego typu reakcje będą stosowane, jakiego typu sankcje będą stosowane, w jaki sposób pieniądze będą wstrzymywane. Ale to, co powiedziałem przed chwilą, będzie zależało od normalnej procedury legislacyjnej. W związku z czym ja od początku nie rozumiałem, dlaczego my w Polsce mówimy, że tego nie ma. Skoro to w tekście jest, jest to napisane i polski premier się na to zgodził. Skoro się na to zgodził, to znaczy się, że rozumiem, że zgodził się również na to, że powinny być przestrzegane zasady praworządności. Natomiast teraz czekamy w parlamencie na zdanie formalne rządu, które zaproponują swoje rozwiązania legislacyjne. A czyli te rozwiązania zaproponują przez rządy, a uszczegółowieniem zajmie się parlament. Nie, to jesteśmy na trzecim etapie. Pierwszy etap to była Komisja Europejska, drugi etap to był Parlament Europejski, mamy go już za sobą. Trzeci etap to teraz rządy, one się odniosą do tej pierwotnej propozycji i zapewne prowadzą te elementy, które uzgodnili premierzy. I w momencie, kiedy oni na to przyjdą do parlamentu, to parlament się na to zgodzi, bądź nie. Będą się toczyły negocjacje. Na przykład parlament w swojej większości uważa, że ten mechanizm powinien być silniejszy. I uważamy, że premierzy go osłabili. W związku z czym parlament w swojej większości będzie chciał zaostrzenia tego mechanizmu. Na sam koniec chciałem powiedzieć kwestię, że znajdujemy się nieopodal rzeki Ojrze, która niestety w tym roku dosyć mocno podzieliła Polaków i Czechów. Były protesty środowisk pracowników transgranicznych. Czy te dyskusje były w jakiś sposób komentowane w Brukseli, jeśli tak, to jakim efektem się to robiło? Tak, znaczy one w ogóle, te dyskusje dotyczyły nie tylko tej granicy, ale w ogóle dotyczyły funkcjonowania systemu Schengen. Znaczy, jeżeli jest system Schengen, są granice otwarte, nie powiedzmy sobie od razu, nie, że są zlikwidowane, to są otwarte, to w jakich sytuacjach można te granice zamykać? To, co się pojawiło w przypadku pandemii, to to, że państwa w sposób mało skoordynowany zaczęły reagować na tą sytuację, czyli zamykały granice bądź jednostronnie, bądź wprowadzały dodatkowe utrudnienia. To dotyczyło na przykład Polski, jeżeli chodzi o pierwszy etap zamykania granic dla transportu takiego drogowego, który bardzo utrudniał. Potem to dotyczyło innych państw. Wydaje mi się, komentarz na poziomie europejskim był taki, że trzeba to uporządkować. Znaczy, trzeba to uporządkować, bo nie może być sytuacji, że nagle ni stąd jedno państwo zamyka sobie albo wprowadza sobie dodatkowe restrykcje. W związku z czym to jest w ogóle kwestia funkcjonowania systemu Schengen i traktowania pracowników. I ja zresztą w sprawie pracowników tutaj Śląska Cieszyńskiego też kontaktowałem się z posłami czeskimi i wiem, że oni występowali również do rządu czeskiego w tej sprawie, żeby to uregulować. A tego typu kwestie graniczne oczywiście nie mogą być załatwiane przez samorządy. One muszą być załatwiane przez rządy, ale w tej sprawie trzeba zrobić wszystko, żeby nie było takich właśnie działań indywidualnych, że jakiś rząd wprowadza sobie swoje działania. Jesteśmy w jednym systemie i ten jeden system powinien być skoordynowany. Dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem i państwa był dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.